Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Watch Dogs Legion. Gdzie idziemy? Idziemy do baru porozmawiać z pewną osobą z Albionu. Tak jak mówiłem, byłą albionistką również. Bad news from Hamish. His contact is running late. May as well make yourself Rozgości, tak, czyli się pewnie troszeczkę napijemy, może jakiś szocik czy coś. O, Paulaner chyba, jak się nie mylę, bardzo popiwie. One drink will barely touch me, Bagley. Nie, Pale Ale, nieważne. Turn up the telly, mate! Our cameras captured video of the attack, which some viewers may find disturbing. Without their tireless work, we couldn't have rolled out these checkpoints. Watch out! 43C! Engage contact right! Aimed fire! Aimed fire! Liar! You fucking liar! You're going to kill us all! Government officials have yet to issue a statement, but Cass had this to say. An attack on me and my men is one thing. We're trained to handle these monsters. But I will not abide civilian casualties. This city deserves peace. And I promise you, London, we carry on as we are, these attacks will continue. We don't need to live like this. Scared to leave our homes. Criminals, terrorists like these, can be stopped before they even start. And I have a plan to do just that. Your police and politicians may have stopped fighting for you. But I will never stop. Thank you. This is what I'm talking about. Cass ought to be in charge of things. The hell he should. He's just another greedy bastard. Nigel Cass is the only one who gives a fuck about this city. Twat! Oi, break it up! Keep it civil. Nie rozumiem, jak ludzie mogą w ogóle w to wierzyć, w sensie patrząc na to, co robi Albion. Tell me you lot met with my contact and he had nothing to do with this. Your man never showed up, Hamish. But come on, this was a show. It has Cass written all over it. Between the cameras and his speech, it was all too perfectly paced. Właśnie tego we też need dążyć. To investigate the attack site. No, no, you don't get it, fam. Radu's been seriously unbalanced lately. Talking all sorts of rubbish about someone having to stop Cass, no matter the cost. Timing's too pat. Cass announces this new security initiative and then he's attacked in public. No way. Hope you're right. And it's not Radu gone off the deep end. Ja też mam nadzieję, że to nie ten Radu, bo inaczej będzie nieciekawie. Tym bardziej, że to będzie jeszcze bardziej powiązane wtedy z nami, bo ten gość jest powiązany z nami. Ci wiecie, o co chodzi. Ja w ogóle nie wiem, po co jadę na tym, no motocyklu, skoro mogę się tam po prostu przenieść szybką podróżą, tak? Do czego dążę? Też nie podoba mi się to, że troszeczkę było to zbyt, aż wręcz zbyt blisko powiązane, w sensie... Patrzcie, gość rzeczywiście ma wypowiedź, tak, publiczną na temat bezpieczeństwa, po czym nagle... Uwaga, uwaga, jebut, tak? Widzę, że tutaj rzeczywiście ludzie poumierali. Nieciekawie. No i nagle wiecie, atak terrorystyczny, tak? No bardzo nieciekawe. Delikatnie mówiąc. This is the site where Nigel Cass was attacked, but, surprise, surprise, his personal goon squad has already scrubbed the area for evidence. Why cover your tracks if you have nothing to hide? Looks like the work of the guilty, if you ask me. Yes, if you search for clues, I may be able to reconstruct the attack in augmented reality. You're a very useful machine, Bagley. There is a CTOS data relay nearby. That will have the data I need. I'm on it. Ja muszę tylko jeszcze tutaj dojść, ale wydaje mi się, że będzie przejść. Cholera, nie ma tutaj przejścia. I co, przechodzimy chyba na Hama? Chyba trudno. Trzeba było jakoś przejść, ale się udało. Bo teraz muszę jeszcze wejść do góry. Gościu, olej mnie, ała. Gościu, olej mnie. Czemu? Aha, bo te drzwi się otwierają. W ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, drzwi właśnie pozbawiły mnie prawie całego HP przed chwilą. Tak dosłownie... Kurwa, no i teraz, przepraszam, dosłownictwo, ale teraz będę musiał tutaj wejść agentem, który w ogóle jest niepowiązany z Albionem i to mnie boli. Ojejku. To ja mam tego nowego agenta, on nam się do niczego nie przyda. Nie jest potrzebna ta babeczka w tym momencie, no bo tylko ona ma sensowne uzbrojenie na chwilę obecną. Ja wiem, że drzwi zabrały mi prawie całe HP. Have London rents really gotten that bad? Shit. All right, bud. Let's go help out our bedroom. A więc, moi drodzy, zabawy. Trzeba po prostu wejść na głośno, rzeczywiście. Nie ma co. Tak nam
pana Albińczyka. Żegnam pozostałych. Po prostu wbijamy i tyle. Mieliśmy dane. Podłączmy się do serwera. That should do it. Go back to the location of the incident to view the reconstruction. Command authorization code Delta November Charlie 001, Director Nigel Cass. Zone Supervisor Harris, the proposed measures will not be enough. Implement a full security perimeter. Sharpshooters on the surrounding rooftops, in sight. Anyone planning to crash this event will think twice. No one enters the venue without being searched. Thoroughly. Let the protesters protest their rights. We have their safety to think about. Nothing left to chance, Harris, understand? Be ready to act. The price of failure is too high. Over. Yes, sir. Preparations are back on schedule. I believe the stage is ready to go up. We anticipate no more delays. No, sir. These weren't your run-of-mill squatters. Those were cleared out last night. They seemed more organized. Protesters, possibly. We took them all in. Anyone not able to absolutely prove their identification was taken to the grounds. The rest will be spending some time locked up. Long enough to have a go with them. Teach them a lesson. Yes, sir. Full perimeter. Anyone trying to get through would need a tank. Or five. At least. Confirmed, sir. Out. Dziękuję. To był antagonista, więc był nam potrzebny martwy. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie tego, co tutaj słychać... Kurczę... Wydaje się, znaczy mam pewne wrażenie powoli, że... Bardzo złe wrażenie niestety. W sensie niepokojące dla mnie. Że tak naprawdę... Kaz wydaje się, że może niekoniecznie... Czekajcie, tutaj trzeba jakoś... Aha, bo to jest pewnie pod sceną, co? Dobra, nie chcę mi się tam wchodzić. Że Kaz może tak naprawdę rzeczywiście chcieć czegoś dobrego w sposób bardzo, bardzo zły. W sensie, wiecie, może chcieć zrobić coś dobrego. Na przykład właśnie trzymać to bezpieczeństwo, ale robi to w ten chory sposób. Znowu, możliwe, że to nie jest jego, jakby, wiecie, samolubność, jak było w wypadku Sky Larson. Ale tutaj może być po prostu jego jakaś chora wizja, która polega na totalnej kontroli ludzi. Porządkowanie sobie ich tak, żeby byli po prostu w 100% posłuszni, a żeby zarazem nie było żadnej przestępczości. To nie jest dobry pomysł. Ale wtedy bym zrozumiał przynajmniej jego motywację. Z drugiej strony on torturuje ludzi i tak dalej. Chce atakować nawet tych, którzy jeszcze nawet nie zaczęli nic tego robić. A trochę ludzi tutaj zginęło. 4, 5, 6. This does look like pro-terrorism, in the sense that it's both professional and in favor of terrorism. A pro with access to high-end gear. Well, that narrows it down. I'll go look around there. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że chyba ze 13 osób zginęło, jak tak dobrze patrzę. Na chwilę obecną. Wiecie, gdzie mam się... Chciałem te tropy sprawdzić. Moment. A tutaj są te tropy. Jejku, jestem ślepy. To jest ten gość główny, ten terrorysta. Rozpoznajemy go pewnie po kształcie twarzy i sylwetki. Searching facial recognition databases and here he is, Radu Florin, an Albion employee in good standing. Until he tried to drive an exploding truck into his boss. Radu? Oh shit. Fam, that's the bloke put me on the Themis. My contact inside Albion. Lord, so the attack wasn't fake. Someone was really trying to kill the boss man. What the fuck did he find to make him desperate enough to do this? Przecież Zero Day może być przeciwko Albionowi i przeciwko nam jednocześnie. O, rzeczywiście. No patrzcie. I can track down the black box, which should lead us to the truck's current location. Run the plates too. Of course. I'll also monitor Albion communications and 1,000 other little things you would appreciate. Looks like a disgruntled employee situation. Cass did something to seriously piss this man off. There's mutiny afoot in Albion. We could spin that to our advantage. Let's start investigating the truck. According to Albion radio chatter, they've moved the truck to the Tone bombing site,
And here's something even stranger. They've moved Radu Florin's body along with it. Your blood clot, kidding. Torn. Albion has been coordinating recovery efforts at the site, which is rather vague. It's a dumping ground, innit? For problems they like to see disappear. If we find the truck, we find Radu. For real. Mnie się bardzo wszystko tutaj nie podoba w tym systemie. W sensie, kurczę, ktoś rzeczywiście próbował jednak zamach zrobić. Widzicie, mówiłem, że z jednej strony to dziwnie bardzo wygląda, a z drugiej ten Radu, to się bardzo źle odbije na DC-ku. To się bardzo źle odbije na DC-ku, bądźmy na ten temat szczerzy. Z trzeciej strony natomiast cały czas coś mi się w tym wszystkim nie podoba. W sensie, wydaje mi się, jakby ten gość za dużo wiedział. W sensie ten Kaza, może jest po prostu tak przewrażliwiony. Ojej, no powiem wam, że to są dylematy i to spore. Raz, to raz, a dwa... Co jeśli Zero Day właśnie rzeczywiście jest przeciwko Idecekowi Albionowi? Jeśli Zero Day to jest rzeczywista organizacja terrorystyczna, która próbuje zniszczyć to miasto i próbuje jednocześnie zniszczyć Idecek i Albion. I tak naprawdę... No okej, nadal jesteśmy przeciwnikami Albionu. Naszym wspólnym wrogiem mimo wszystko, co nie tworzy nas przyjaciółmi, co nie kończy, nie definiuje, że jesteśmy przyjaciółmi. Nadal naszym wspólnym wrogiem jest Albion, Zero Day. I może trzeba będzie połączyć nawet siły z Kasem w pewnym momencie. Boję się, że do tego może dojść, a jednocześnie wydaje się to nie najmniej nieprawdopodobne w ogóle. I'm at a torn bomb inside. Właśnie. So is this where they took the truck in the Finsbury attack? That's right, but what we don't know is why they brought it here. I'll go look around there. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy już przy miejscu, przy tym town. No właśnie, dlaczego ją akurat tutaj zabrali? Czy to jest jakieś... Dlaczego ją tutaj zabrali? Czy to jest jakieś... Coś mi się w tym wszystkim bardzo nie podoba i to jest dosyć zagmatwane. Mam nadzieję, że dosyć szybko znajdziemy jakieś odpowiedzi na nasze pytania. Bo ja osobiście jestem troszeczkę w kropce, jeśli mam być szczery. No jasna cholera, no to się tak wszystko zgrywa w tak nieprzyjemny sposób. Dobra, spróbujmy obalić tę osobę. Pięknie. Spróbujmy wyłączyć tego drona, pięknie, też się udało, ładnie. Mamy tę ciężarówkę. Co ja tutaj muszę zrobić? Muszę w niej wejść czy coś? Nie, muszę interakcję po prostu przeprowadzić. The dashcam is a shambles, but the local cameras picked up some audio. Worth a listen. Oh, Jesus. He's pretty burnt up. Happens when your truck explodes. Fuck. I used to see him around R&D. Did you know him? Hell no. But even if I did, I wouldn't fucking talk about it. Know what I mean? I'm detecting several optics nearby with no life signs connected. That's where we should look for the driver's body. On it. To ma sens, w sensie z tej perspektywy, że prawda, jak ktoś kogoś znał, to może być w to zamieszany i mogą go do tego próbować, jakby wiecie, nawet wrzucić na siłę, tak? W sensie, no, pamiętajcie o tym, że ten Albion dąży za, dosłownie, jak to było powiedziane, używa książki Orwella, rok 1984, jako, w sensie 1994 po prostu się nazywa po angielsku. Ja mogę tego gościa obalić, mimo wszystko nie, chyba nie bardzo. Okej, okay, no nic z tego nie wyszło. Trzeba będzie powoli stąd uciekać w takim razie. Znaczy uciekać w sumie, będzie trzeba wejść właśnie na ten teren. Dobrze nam się udało tutaj wpaść. Ja bym chciał jeszcze odzyskać tę kartę. Gdzie odzyskać, no po prostu dostać ten klucz, żeby móc potem ewentualnie uciec stąd. Czy też do czego innego tam ten klucz będzie potrzebny nam. Zobaczymy. Natomiast, pamiętajmy o tym, że oni używają... Książki Orwella bardziej jako właśnie takiego swojego powiedzmy kodeksu wręcz postępowania. Co oczywiście właśnie będzie prowadziło do tego, że jeśli ktoś go nawet znał, to się źle skończy dla tej osoby, która go znała właśnie. Niech ten gość sobie wybuchnie poza moim terenem. Poza moim wzrokiem. To...
rozwalę tę wieżyczkę i tę osobę. I zaraz się zabierzemy stąd. Widzę, mi się bardzo podoba, że tutaj jakby już nie ma tego Bloom, starego Bloom, bo ono straciło tak reputację. Wiecie, że te organizacje, które były w poprzedniej części, one nadal istnieją, ale już nie są takie kluczowe przez to, co się działo i przez to, co na nie wyszło. Podoba mi się, że jest pewna konsekwencja, świadczy, że to nie znika, to nadal jest, są nawiązania do poprzedniej części, ale mają one też logiczny wymiar. Także Bloom na przykład nie istnieje już jako taka największa ultra organizacja. Yes, from the state of decay, I'd say this person died, right around the tone bombing. So that's one mystery solved. Nadal jest spora, ale wiecie, nie jest... nie jest już tym liderem. Teraz Albion jest tym największym wrogiem, tymi, którzy tak walczą z tym wszystkim, w cudzysłowie oczywiście, co było złe. Znaczy, walczyć walczą, tylko że też jednocześnie są... No cóż... sami wiecie, to jest tego rodzaju trumna, jak dobrze rozumiem. Oh, burnt to a crisp. This must be our man. There's a lump of damaged metal in his noggin that might once have been an optic. But not too mashed up for you, Bugs. I'm pulling everything down from his cloud storage now. I recommend escaping from the premises. Albion's using this place like a morgue, dumping dead bodies here to rot. If you consider that new bodies are constantly being unearthed from the tone wreckage, they can kill anyone they want and get away with it. No, trochę true. Dzisiaj nawet powiedziałbym, że bardzo true. Bugli w bardzo fajny sposób dopełnia tę całą narrację i ogółem... No i... Gdyby nie Bugli, to naprawdę nie chodzi już nawet o jego rolę jako część DedSecu, a nie bardziej o Bugli'ego jako dodatkowego narratora. Bardzo mi się podoba, co on robi. Bugli boy, short time. He's launched them, man. They're waiting up there, and no one knows. People think he'll keep them safe, but that's not what he wants. He wants control. He sent them up there to watch us. And worse, he called them Justice Themis drones. What a cruel joke. The project was dead. But he has the team re-engineering an upgrade that'll activate a systemic reboot, and... You always hated it when I used my big up words. I can't let it happen. And without him, it doesn't. Mom, I'm about to do something. Something awful. Or at least people will say it's awful. If they know what I know, maybe they'd think better of me, less of a monster. But I'm trying to stop a monster, Mom. I am. If you had the chance to stop something terrible from happening by killing someone, wouldn't you do it? Something truly horrible. I'm sorry. I love you. Nie zaraz się wypowiem już na temat tego, co on powiedział. Bomba! You're telling me the only thing keeping those Temis drones from slaughtering all of us is one blood clot upgrade? Might take months, but Cass could get the project back on its legs. Unless we destroy the drones themselves. Bugs boy, the Themis data we wiped at Titus. Any chance you remember enough to retro-engineer a more suitable upgrade? I'll do you one better. I can code a virus from the data itself. What the fuck, Bagley? Why the hell are you keeping that data? I asked him to. No sense in just flushing data. Never know what might come in handy or what you might learn. So, how do we use it to infect the drones? Czyś może od nas wykraść, chciałbym przypomnieć. Communications hub at Tower Bridge. Upload the virus there, fam, and all the drones get a dose. Let's do it. Okej, fajnie. Powiem tak, jeśli chodzi o tego gościa, ja aż za dobrze wiem, jak on się czuje, w sensie może to bardzo źle zabrzmieć, ale nie powinno. Czy nie chciałem na pewno wywrzeć takiego złego wrażenia. To, co chciałem powiedzieć, to że... Nradu, ja rozumiem, co on czuł w momencie kiedy chciał to upełnić. W sensie, to było takie poczucie, że ej, ja się stanę potworem w historii, ale może dzięki temu uratuję masę ludzi.
nie oznacza, że popieram jego działania, tak? Bo to były działania terrorystyczne, przez które zginęli ludzie, niestety nie Cass. Niestety mówię dlatego, że gdyby zginął, to by było sporo lżej dla DedSecu mimo wszystko w tym świecie. Ale no tak czy inaczej, ten zamach nie doszedł do skutku, zginęli przez to ludzie. I tam zostało coś takiego powiedziane, że... Przepraszam, mi się tutaj trochę doczepię do tłumaczenia jak zwykle. Ale było powiedziane... People will think about me less like a monster, czy coś tego typu. W razie było tam użyte less like a monster. I w polskim tłumaczeniu zostało to użyte jako... Nie będą myśleli o mnie jako o potworze. Wydaje mi się, że tutaj raczej chodziło bardziej o to, że będą widzieli mnie jako potwora w trochę mniejszym stopniu. Będą widzieli we mnie potwora w trochę mniejszym stopniu. Dlaczego to ma różnicę? Z perspektywy czysto gameplayowej dla osoby, która po prostu gra? Pewnie żadnej. Z perspektywy, gdyby to się rzeczywiście wydarzyło, to jest ogromna różnica. W sensie... Spójrzmy tutaj na kwestię psychologii tej osoby. Ta osoba nie uważa, że w tym momencie jest bezkarna, jeśli zrobi coś takiego, tak? Uważa, że rzeczywiście robi źle i będzie tym potworem przez ludzi... Będzie uważana za potwora przez ludzi. Ale chciałby, aby jednocześnie to nie było tak, że on będzie tylko i wyłącznie uważany za terrorystę, a za osobę, która zrobiła to w akcie pewnej desperacji. Czyli nadal nie będzie to akceptowane, ale będzie to przynajmniej zrozumiane, a nie na zasadzie po prostu czystego zrobienia zamachu dla zamachu, żeby zabić ludzi, tak? I to jest wszystko, co chciałem sobie przekazać. Wybaczcie za taką znowu dygresję, dosyć długą, ale lubię się rozwodzić nad takimi rzeczami, bo uważam, że to są rzeczy ważne, na które powinniśmy zwracać uwagę. Na to, co ludzie mówią, słuchać. Tak jak mówię, jestem mega zwolennikiem dialogu i rozmów, i dywagacji, więc staram się zwracać też uwagę na takie rzeczy, nawet jeśli jest to postać w grze komputerowej. Myślę, że warto o tym pomyśleć na zasadzie takiej, że możemy to pewnie jakoś przełożyć na świat rzeczywisty. Nie mówię tutaj o zamachach konkretnie, a po prostu o rozmowach z ludźmi. O zwykłych rozmowach z ludźmi. O tym, jak próbują się wyrazić. Co powinniśmy przez to rozumieć. Jaką moc mają pewne słowa i pewne wyrażenia. Uważam, że to jest ważna rzecz, na którą za dużo ludzi aż nie zwraca uwagi. Na przykład tak samo jak... This is Albion's primary communications hub, but there's more security here than there is around the Royal Meth Stash. You should start by destroying their encryptors. If your hacking skills are up to snuff, dominating a combat drone or two could help. Say no more. Te combat drone nie mamy. Zobaczymy, co damy radę zrobić. Może gdzieś to jakiś taki będzie, którego będziemy mogli ukraść. Chodzi mi właśnie o moc słów i tak dalej, i to do czego one mogą prowadzić. Dlatego ja jestem na przykład ogromnym przeciwnikiem czegoś w stylu w dzisiejszych czasach, tak, bo tej Assassin to Assassin, tam mamy na przykład pyskówki, tak, gdzie się obrażamy i tak dalej, próbujemy wyśmieć przeciwnika i tak dalej, ale to są troszkę inne czasy. Ja mówię o dzisiejszych standardach, o dzisiejszym świecie. Czekajcie, jakby tam dojść do góry, bo to mnie zastanawia, więc ja chyba będę musiał zmienić postać na tego pana. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Tutaj może mieć tylko jedną niestety broń, więc bierzmy go. Lecimy. Jestem ogromnym przeciwnikiem czegoś w stylu wyśmiejmy przeciwnika, nie dając żadnych argumentów za, tak? Po prostu go wyśmiejmy, zróbmy coś na zasadzie jakiejś satyry. Ale przy tym nie róbmy absolutnie nic innego, co mogłoby udowodnić naszą rację, tak? Po prostu próbujmy wyśmieć przeciwnika bez argumentacji, bez... Nie wiem... Postawienia tego, pokazania tego, że nasze zdanie rzeczywiście ma rację bytu. Po prostu, wiecie, wyśmiejmy i tyle. I to mnie dosyć bardzo boli. Widzę, że nie damy rady tutaj dolecieć do szczytu tejże platformy, co mnie troszkę martwi. Mam tu jakieś kamery, cokolwiek. Co to jest? Chwileczkę, może tutaj jakaś kamera? Dobra, jest kamera. Okej, okay, tutaj mamy ten przekaźnik. Zobaczmy, czy może... Niestety nie zadziałało to na przekaźnik, a liczyłem na to właśnie. Tutaj mamy drugą kamerę. Niedobrze, niestety. Nie mamy za bardzo jak tam dojść. Chyba, że... Też nie.
Kurde, no zastanawiam się, jak tutaj można dojść, ale nie widzę ku temu za bardzo opcji, chyba że będzie trzeba jednak rzeczywiście przejść w tamtą stronę. No nic, dobra, spróbuję tutaj dojść po prostu dołem, jeśli można tak powiedzieć, w sensie wiecie, tutaj po prostu tymi drzwiami na dole. Zobaczymy, co się tutaj da zrobić z tym. Tak samo nie jestem za czymś typu... tutaj uwaga, wyrażenie wulgarne, jebać jednych, jebać drugich, tak? Tylko... O, widzicie, to jest wejście, jak myślałem. Tylko, kurczę, pokażmy przeciwnika w takim świetle, że okej, jest zły, ale dlaczego? I wyszczególnijmy to. Ja wiem, że ludziom łatwiej zaakceptować, że obśmiejmy jednego, obśmiejmy drugiego, będą się śmiali. To przeproszeniem jak małpy, bo bądźmy szczerzy, ale to jest właśnie takie bardzo prymitywne myślenie, że wyśmiejmy przeciwnika, to będzie śmiesznie, tak? I nie zwracajmy uwagi w ogóle, czy ma rację, czy nie. Po prostu coś śmiesznego. Zostało powiedziane o przeciwniku i miejmy w dupie po prostu, czy jest to sensowne, czy nie, tak? Jeśli odpowiada naszym poglądom, to i koniec, tak? I to jest koniec naszego w ogóle myślenia o tym. Nie rozważamy za, przeciw argumentów jednej, drugiej strony. Nie, po co? Czy więcej niż dwóch stron, tak? Bo często w konflikcie biorą udział więcej niż dwie strony i ludzie też o tym zapominają. I się dzielą, kurczę, na dwa obozy zazwyczaj. Nie zwracając uwagi na to, że kurczę, jest tych stron konfliktu jest więcej, tak samo jak organizacji jest więcej. Pod jedną ideą może kryć się bardzo wiele organizacji o różnych poglądach, o różnych, nie wiem, jak to nazwać, o różnych planach działania, o różnych sposobach, o różnych... On nie wybuchnie, okej. O różnych motywach. I ludzie o tym cholernie często zapominają, co mnie boli jak jasna cholera. Next. Każdego uszczupla się do jednego czy dwóch słów, tak? Czy jednego czy dwóch, cudzysłowie, wyzwisk, bo często te wyzwiska są tak naprawdę normalnymi... czekajcie, jak można pułapkę ogarnąć? To jest tylko drzwi, okej, to są tylko drzwi, nieważne. Używa się jednego, dwóch słów, aby opisać... danego człowieka jeszcze... Co najgorsze, te słowa nie powinny w ogóle wzbudzać takich emocji. To są po prostu słowa, które opisują, nie wiem, czyjeś poglądy, czy... czyjeś podejście do życia, nie wiem, jak jeszcze nazwać. Ale to jest po prostu idiotyczne, albo... już w ogóle wyrzucanie komuś, że jesteś za tą albo tamtą partią, bo, nie wiem, masz takie, a nie inne poglądy. I nawet nie wiemy, czy ta osoba rzeczywiście to ma, tylko bazujemy to często na... w niepełnych informacjach, totalnie niepełnych informacjach. Wiecie, i dla nas coś takiego jest, znaczy dla nas ludzi, może nie powinien mówić dla nas, może powinien mówić dla tych ludzi, bo staram się jednak nie wpadać w ten hipokryzję i staram się właśnie unikać tego typu sytuacji, o których mówię. Czekajcie, załatwmy go. Zaraz dopiero będę mówił dalej. Nie znając prostszych poglądów, po prostu jeśli ktoś ma jedno zdanie inne niż nasze, to nagle od razu go przydzielam do jakiejś, nie wiem, partii politycznej czy do jakiegoś ugrupowania. Noż kurwa, przepraszam, ale tak się nie robi, bo to nie jest sensowne w żaden sposób. Ktoś może na przykład być totalnie apolityczny, mieć po prostu jakieś zdanie na dany temat i wiecie, takie przylepienie mu łatki jest idiotyczne, tak? To jest coś na zasadzie stereotypu. Tak się po prostu, kurde, nie robi. Mówię, brakuje moim zdaniem dialogu, cholera jasna, w społeczeństwie. I nie tylko w społeczeństwie, ale nawet pomiędzy bliskimi osobami, pomiędzy rodzinami, pomiędzy ludźmi w jednym mieszkaniu często. Nawet niekoniecznie muszą być to rodziny, mogą być to współlokatorzy. Kuźwa, bracia, siostry. Tego brakuje. I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie o tym nie mówią troszkę więcej. W sensie, wiem, że są ludzie, którzy mówią. Ale oczywiście najwięcej słyszy się o tych, którzy błaznują i robią karykatury. To mnie boli tym wszystkim. Że nie patrzymy na wszystko w dosyć trzeźwiejszy sposób, tylko jedyne co widzimy to rozrywkę z obśmiewania innych. Bez względu na to, czy mają rację, czy nie. Wybaczcie, ale troszkę taki rage z mojej strony. Weźmy już w interakcję, załatwmy co trzeba załatwić i po prostu skończmy. Wiem, że ja czasami z takich tematów mało poważnych przychodzę do takich...
Bollocks, Themis is targeting me. No, no, no. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Dzięki, Bugly. Chciałem powiedzieć, że widzicie, czasami takie pierdoły, jak głupia postać w grze, która ma pewien motyw, potrafię przejść przez 10 tysięcy tematów w bardzo mało płynny sposób. Dosłownie, jak się nazywa, scratching the surface, dosłownie, ledwo dosłownie, zaczynając temat, o cholera, padnę tutaj, coś tak czuję. Tak się spodziewałem niestety, ale troszkę brakło mi dobrej broni, bo spodziewałem się, że będzie trzeba tutaj podlecieć dronem, no i niestety wziąłem tego gościa, który się do tej misji niestety totalnie nadawał, bądźmy szczerzy. Ale wracając, czasami widzicie, z takiego mało poważnego tematu, czy też jakiejś tam małej dywagacji, ja przechodzę do totalnie jakiejś... Dobrze, możesz przestać bagnić, bo mnie to zupełnie nie interesuje. Przechodzę do takich tematów bardzo poważnych, które są już na płaszczyźnie, nie wiem, socjologii, myślę. Jakiejś takiej kwestii ludzkiej, relacji międzyludzkich ogółem. Znaczy to też jest cały czas socjologia, jak się nie mylę. Chociaż nie jestem pewien, jaki zakres dokładnie ma socjologia. Ja to lubię wrzucać do socjologii, ponieważ wydaje mi się, że no skoro jest to nauka o społeczeństwie, to myślę, że i takie rzeczy jak dialog, i takie rzeczy jak zachowania ludzkie, no się pod to podpinają, tak? Na pewno podpina się kwestia właśnie tego obśmiewania, o którym mówiłem. Natomiast no, to też może troszeczkę być i socjologia, i psychologia połączone. Bardzo ciężko mi powiedzieć, bo paradoksalnie bardzo wiele dziedzin nauki jest ze sobą mocno powiązanych, chociaż tego na pierwszy rzut oka nie widać. Tak samo jak przy projektowaniu rzeczy, już chyba o tym mówiłem w innych gameplayach, przy projektowaniu technologii, jakichś nowych urządzeń, paradoksalnie musimy brać pod uwagę nie tylko dane statystyczne, ale czynniki ludzkie, ludzi samych w sobie. Psychologię przy reklamach, przy tworzeniu również. Musimy brać pod uwagę, jak ludzie korzystają, czego chcą, czego wymagają. Panie kolego, proszę się w takim razie usunąć stąd. Żegnam. Ale chyba troszkę moja celność się. On sobie wybuchnie. Będzie się narespiło tych przeciwników na nowo. Dobra, to wszystko. Bierzmy nasz karabin, bo teraz nam się przyda zdecydowanie przy tych dronach. Lecimy z tym. Right, going live. I'm reading incoming drones. Please don't say that them is drones. No, 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 these aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że po prostu takie rzeczy jak psychologia, socjologia są paradoksalnie też używane. Może nie w takim stopniu, ale też są używane nawet w takich rzeczach jak projektowanie technologii. Lubię tego nawiązywać, dlatego że uważam, iż to jest ważne, aby nie... Bo czasami te nauki są rzeczywiście pomijane, jakoś takie umniejszane. One są... Może dla niektórych mniej ważne, dla niektórych dziedzin. To nie oznacza, że totalnie nie są przy nich używane, tak? Po prostu to zależy od specyfiki danej rzeczy, a... danej rzeczy, danego produktu, tego, do czego musi on być, on służyć, tak? Jak dużo osób będzie przez niego... przecież od niego zależne. Na jak dużą grupę ludzi w sumie on wpłynie, może to będzie lepsza odpowiedź. I to chodzi nawet, wiecie, czy to o użytkownicy, czy to ludzie, którzy będą pośrednio przez ten produkt, czy przez tę technologię. Czy na wpływ będzie totalnie, wiecie, pośrednio, na zasadzie, o, mój sąsiad, nie wiem, sobie wybudował rurociąg i przez to komuś się zawali dom, tak? O to mi chodzi, to są rzeczy, które są też ważne. Zresztą bardziej już, akurat to, co powiedziałem, to jest typowo architektura, czy też architektura w połączeniu z budownictwem, chyba tak? Ale wiecie, co mi chodzi? Chodzi mi o ten zestaw, że...
że tutaj trzeba wziąć pod uwagę wszystkich ludzi, którzy będą w jakiś sposób po prostu zależni od tego, bądź skutki danej rzeczy mogą wpłynąć na więcej niż jedną osobę. I trzeba to też brać pod uwagę. Przecież w jakim stopniu, na ile osób, dlaczego, jak nie wiem, temu zaradzić, jeśli będą to skutki, jeśli mogą być to skutki negatywne. Trzeba brać pod uwagę również kulturę danego kraju, paradoksalnie. Bo na przykład jeśli w danym kraju jest duży często kradnie się, czy po prostu rozkrada się mienie publiczne na metal, dajmy na to. I przez to... Patrz, to jest troszkę głośno, więc staram się przycichnąć. Yes, the lights are lovely. I suggest you leave before someone gets the bright idea to turn yours off. No to jest prawda, Bugli, dzięki za info. Natomiast do czego dążę? Zaraz będziemy też kończyć odcinek. Na przykład w takim kraju wtedy trzeba wziąć pod uwagę to, że o, jest na przykład taki odsetek przestępczości, gdzieś to, nie wiem, są zamachy terrorystyczne, no to nie będziemy tam nagle... Znaczy, no okej, wróćmy do metalu, bo może zamachy terrorystyczne to jest troszkę za duża już rzecz, właśnie, patrząc na to, co się szczególnie dzieje tutaj. Ale weźmy pod uwagę na przykład właśnie to rozkładanie metalu, najprostsza rzecz, którą w sumie sam musiałem analizować przy okazji jednego z projektów na studia. I projektów również w konkursie brytyjskim, który... Do you think he's actually read any of those Greek myths he's named his drones after? What's to stop the next plan and the one after that? Cass is the real problem here. We have to figure out a way to stop him. Bassman got bodies, guns, and even killer robot things. It ain't a fair fight. We try him and he'll wipe us to the ground, make DedSec extinct again. Shall we take the people's support away, fam? Bags and me have some thoughts on what we gotta do. You lot better come in for a briefing. Okej, okay, i pójdziemy, ale jeszcze dokończę. Był to jeden z konkursów brytyjskich, w których akurat zajęliśmy dosyć wysokie miejsce z drużyną. Nie będę się za bardzo wypowiadał na temat samego konkursu. Natomiast właśnie to rozkradanie. W takim wypadku, no nie będziemy stawiali na przykład metalowych rzeczy, tylko dajmy na to betonowe. Albo drewniane. Ponieważ szansa na to, że to rozkradną, będzie dużo niższa. Albo na przykład jeśli będziemy używali rynien, to tutaj daję dosłownie przykład z tego samego konkursu. Jeśli będziemy używali rynien, to nie będziemy używali rynien metalowych, już nawet nie tylko ze względu na ich wagę i ewentualną wytrzymałość i kwestię tego, że ewentualnie jeśli nie są to nierdzewki, to mogą zardzewieć, etc., etc. I na ich cenę też, bo metal jest też droższy od plastiku. Z drugiej strony plastik może się rozkładać i pod kątem pod wpływem promieni ultrafioletowych, szczególnie jeśli są to rynny i mają prowadzić do wody pitnej, no to tym bardziej mikroplastik, etc., etc. Nieważne, szkodliwe związki. To jest troszkę więcej chemii już w tym. Do czego dążę natomiast? No to wtedy nie postawimy metalowych rynien, tylko plastikowe. I to jest paradoksalnie cały czas kwestia, wydaje mi się, socjologiczna. Bo jest związane z społeczeństwem, z ich kulturą, czy też aktualnymi wydarzeniami, które tam mają miejsce. A na przykład są kultury, gdzie ludzie po prostu śmiecą. Bo uważają, że ej, skoro ktoś to zbiera, to możemy sobie śmiecić, nie po co segregować, itd. Co jest też pewnym paradoksem i tutaj wychodzi na przykład brak edukacji. Nadal w takim wypadku, jeśli ludzie w ten sposób śmiecą, to nie będziemy specjalnie stawiali, nie wiem, po prostu koszy na szkło, które na przykład są bezkaucyjne, tak? Nie dają wam żadnych pieniążków za to, jak w Niemczech. Bo nie ma to po prostu sensu. Bo postawimy takie rzeczy, no i niewiele osób z tego skorzysta ostatecznie. Więc przede wszystkim trzeba wyedukować społeczeństwo i zacząć powolną segregację i przede wszystkim zbieranie tych odpadów, żeby one nie leżały gdzieś po ulicach. I wszystko opiera się na płaszczyźnie, albo ewentualnie zaostrzyć prawo i dawać za to kary. Bo czasami taki sposób też może działać, troszkę brute force. A może w połączeniu z edukacją, wiecie, zmusi ludzi poniekąd do podążenia zasadami, podążenia za czymś, co... Wiem, że to będzie troszkę na zasadzie maseczek, że o, noście, jak jest w niektórych krajach. Nie tłumaczę ludziom, dlaczego macie nosić i dlaczego to was może chronić, niekoniecznie musi. Ale to jest troszkę inna kwestia. O, widzę, że Bloom i Abstergo, zobaczcie na tej liście tutaj. Ale może w ten sposób zmusi ludzi, szczególnie jeśli ten problem ze śmieciami jest aż tak duży. Czasami po prostu zaostrzenie prawa paradoksalnie jest dobre.
to nie oznacza, że musi być wieczne, bo na przykład zobaczcie, jeśli będzie to prawo może z czasem zejść, jeśli będziemy lepiej edukować ludzi i na przykład wyedukujemy ich, że ej, zobaczcie, śmiecenie nie jest dobre. I w tym momencie ludzie przestaną śmiecić, będzie można powoli albo wycofać troszkę bardziej ten zapis, prawie, albo zmniejszyć jego szkodliwość, zmniejszyć te kaucje, bo po prostu ludzie będą lepiej wyedukowani i będą wiedzieli, czemu tego nie robić, a nie będą przyciskani dlatego, żeby tego nie robić, bo jest za to kara. Jeśli dobrze rozumiecie, o co chodzi. Dobra, mamy 40 minut, nie wiem czy w pełni, bo nie pamiętam, czy mi wyrzuciło, chyba mi nie wyrzuciło podczas tego odcinka, tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Mam nadzieję, że wam się podobają takie moje dygresje i przemyślenia i gdzieś tej rzeczy, do których nakłaniam ludzi pod kątem takim... Nie wiem, nie trzeba się z tym koniecznie zgadzać. Ale staram się przynajmniej też doprowadzić właśnie do dialogu, do jakiejś wymiany poglądów, zdań. I mam nadzieję, że wam się to też podoba, że skłania to wszystko do refleksji i nie jest tylko zwykłą rozgrywką i rozgrywką. A tymczasem do zobaczenia, do następnego i na razie.